Staram się biegać tak często, jak tylko mogę. Jest to sposób na spędzanie wolnego czasu, sposób na pozbycie się stresu i na pewno na zwiększenie wydolności organizmu. Pierwszy start nigdy nie próbowałem, ale to od mojego kochanego zięcia. Zięć tutaj non-stop. Sobie po prostu próbuję swoich sił, nie? Co roku. No i zawsze byłem, kibicowałem, a ja postanowiłem, że próbuję, tak? Bardzo fajna sprawa, bardzo fajna zabawa. Można poprzez sprawdzenie siebie w bardzo fantastycznych warunkach, jakie mamy na warszawskiej AWF Akademii Wychowania Fizycznego, sprawdzić swoją wydolność, swój poziom siły biegowej i odporności na słońce. To też niepowtarzalna okazja, żeby przede wszystkim spróbować tej bieżni, bo ona z reguły nie jest dla amatorów, a to jest jeden z najszybszych stadionów moim zdaniem i najładniejszych w Warszawie. Atmosfera jest super, chce się biegać. Powiedziałem, że to jest jakby luźna impreza, ale atmosferą taką, że niektóre zawody powinny się uczyć tak naprawdę z organizacji. To jest mój drugi test Coopera, pierwszy był na jesieni, no i teraz zdecydowanie bardziej gorąco, ciężko się biegło. Na jesieni było lepiej, ale zwalam to na pogodę, na upał. Pierwszy start w życiu, to nie są moje dystanse, generalnie max 400 metrów biegałem i wszystkie rzutowe dyscypliny, więc wszystko powyżej 3 minut biegania to dla mnie jest katorga. Bardzo dobrze się biegało i przede wszystkim, jakie widzę, że są zapisy do testu Coopera i na tym mega fajnym stadionie WF-u, to nie wiem, trzęsienie ziemi też by nie spowodowało, żebym tu nie był obecny. Jestem ciągle w tych peletonach biegowych, może dlatego, że właśnie nie patrzę na zegarek, na wyniki, tylko po prostu chcę zdrowo ukończyć każdy bieg. 17 dni temu skończyłem 65 lat. No bo taki spóźniony prezencik sobie zrobiłem i chciałem siebie sprawdzić. Okazuje się, że nic się nie dzieje, wszystko jest na miejscu. Po prostu nie walczyć z samym sobą, tylko cieszyć się uprawianiem sportu. A przydałoby się zrobić fajny trening właśnie pod piątkę, bo myślimy o wiązownej. I ten Coopera był bardzo fajną sprawą właśnie, żeby podbić formę pod tą docelową piąteczkę. Jak jesteś przygotowany, to trzeba biec. Ja dzisiaj zaczęłam szybko, od tempa 3.20, opadło mi do 3.30, znaczy ostatnią minutę to tam pewnie podkręciło, no ale mniej więcej tak jak chciałam, czyli no, wyszło. Robię to dla zdrowia, żeby właśnie, no dla sylwetki wiadomo. Także tak, formą też relaksu poniekąd, po pracy, po całym dniu pracy, jak można iść pobiegać. Próbowaliśmy pierwszy raz 3 lata temu i później bardzo fajnie się to przełożyło na wyniki biegu na 5 km na Ursynowie i od tej pory regularnie właśnie sobie biegamy. Zwłaszcza, że jest fajna atmosfera, dobry trening, zawsze lepsze niż samotne niedzielne rozbieganie. Chciałem dbać o zdrowie, tak? Ja mam pracę cały czas w ruchu, także dlatego dałem sobie radę. Zabrakło mi 40 metrów do bardzo dobrego wyniku. Bardzo sympatycznie. Żałuję, że nie przyszedłem na tą uczelnię. 12 minut może bardzo dużo powiedzieć trenerowi albo po prostu zawodnikowi, na jakim etapie się znajduje, albo po prostu przyjść z rodziną, spędzić fajny czas rano. Organizacja Coopera to ma naprawdę w 100% sens, bo ludzie w tej chwili, w czasie COVID-a, siedzą w domu bez ruchu, bez niczego, a dzięki temu możemy się jakoś tam jeszcze tego wszystkiego otrząsnąć i bo trzeba żyć dalej, tak? I bardzo dziękujemy organizatorom, to jest fajna sprawa, aby tak dalej. Szaleństwo Rafała właśnie na tym polega, że robi wielką robotę. Wielką robotę, bo ten bieg daje szansę tym, którzy na co dzień nie ruszają się, którzy mało są aktywni fizycznie, a mają szansę, tak jak mówiłem, przetruktać, przespacerować, być tutaj i poczuć tą atmosferę fajnych zawodów lekkoatletycznych. Wyłączcie na chwilę komputer, wyłączcie tablety, wyłączcie cokolwiek urządzenia, wyjdźcie z tych czterech ścian. Właśnie przyjdźcie na test Coopera, wyjdźcie na polanę, do lasu, na rower, potruktać, pobiegać, nordic walking, cokolwiek robić, wyjdźcie z tych czterech ścian.